Godzina 17:56, hala zespołu placówek oświatowych numer 2 w Kraśniku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Za chwilę będziemy świadkami meczu piłki ręcznej, męskiego meczu piłki ręcznej. Mam nadzieję stojącego na wysokim poziomie sportowym, bowiem zagrają dwie drużyny grające w centralnych ligach polskich. W Superlidze PGNiG grają KS Azoty Puławy, natomiast w pierwszej lidze KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski. Trwa właśnie przedstawianie drużyn. Jako pierwsza prezentuje się drużyna z Ostrowca Świętokrzyskiego. Oczywiście w Kraśniku wielkie święto piłki ręcznej, bowiem rzadko zdarza się, aby takie mecze na takim poziomie odbywały się u nas, mimo że jest to mecz sparingowy, bowiem w tej chwili trwa przerwa w rozgrywkach ligowych, no i wszystkie drużyny szukają turniei lub meczy sparingowych, tak aby przygotować się do drugiej rundy rozgrywek ligowych. W Kraśniku to już tradycja, że takie mecze odbywają się od czasu do czasu. W ciągu ostatnich lat właśnie gościliśmy Azoty Puławy w kilku spotkaniach. Grali z Czuwajem Przemyśl i Stalą Mielec, no a dzisiaj KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Na pewno różnica klasy rozgrywkowej będzie widoczna. W składzie zespołu z Puław wiele znanych nazwisk, co prawda nie wystąpią reprezentanci Polski, którzy już wrócili z Francji z Mistrzostw Świata, dostali kilka dni wolnego po tym turnieju, ale mamy w składzie tu wielu byłych reprezentantów Polski lub przyszłych reprezentantów Polski. Będzie jeszcze czas o tym powiedzieć później. I właśnie rozpoczynamy przedstawienie zawodników z Puław. Właśnie słyszymy, że lekkim buczeniem przywitany, oczywiście brawami również, Wadim Bogdanow kilka dni temu grał przeciwko reprezentacji Polski, no i złapał stosunkowo czy stanowczo za dużo tych piłek rzucanych przez polskich reprezentantów. Przegraliśmy ten mecz z Rosją ostatecznie. Nie awansowaliśmy do drugiej rundy tych mistrzostw. Ale to Rosja wcześniej zakończyła mistrzostwa, bowiem w następnej rundzie odpadła, a my graliśmy jeszcze w Pucharze Federacji. Kolejni zawodnicy biegają na boisko w Kraśniku, oczywiście witani brawami. To naprawdę zawodnicy wysokiej klasy. W tej chwili Norbert Orzechowski, również z reprezentacyjną przeszłością, uczestnik wielu ważnych meczy. Kolejny zawodnik to Michał Kubisztal, również wielokrotny reprezentant Polski, a obecnie grający drugi trener Azotów Ławy. Kolejni zawodnicy przedstawiają się kraśnickiej publiczności, a trybuny hali zespołu placówek oświatowych numer 2 w Kraśniku wypełnione po brzegi. Piotr Masłowski w tej chwili przedstawia się na boisku, również reprezentant Polski, wielokrotny i wciąż, jak mówi,
czeka na telefon trenera reprezentacji. A tutaj widzimy reprezentanta Bośni i Hercegowiny, ostatnio bardzo skutecznego, a jest to Nikola Prce. Kolejny reprezentant, tym razem Czech, jest to Jan Sobol. No i owacyjnie witany Bartosz Jurecki, no wieloletnia podpora polskiej reprezentacji, taki dobry duch, zrezygnował już z gry w zespole narodowym, ale od ubiegłego sezonu gra w Azotach Puławy i jest wzorem do naśladowania dla wielu, wielu zawodników. Trenerem Azotów Puławy jest Marcin Kurowski, były zawodnik również reprezentacji i Azotów Puław. A spotkanie poprowadzi para sędziowska Andrzej Jarzynka i Jakub Saluk. Przywitanie zespołów, uśmiechnięte twarze, ale na pewno za chwilę rozpocznie się walka na całego. Mamy nadzieję obejrzeć świetne widowisko. Tak jak mówiłem, na tym poziomie nie jesteśmy w tego w stanie w Kraśniku oglądać na co dzień. Na tej hali grają piłkarki ręczne i na poziomie juniorek i młodziczek, natomiast na poziomie seniorskim nie mamy takiej okazji, na pewno będzie to wielka gratka dla wszystkich. Już za chwilę rozpoczęcie meczu. Za chwilę rozpoczęcie tego spotkania. Rozpocznie drużyna KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski właśnie teraz. Tradycyjne przywitanie zawodników, którzy grają na tych samych pozycjach. Zegar nie ruszył, dlatego zastopowali sędziowie, co nie poczeka jeszcze parę. Nie ruszył zegar, tablica świetna, dlatego sędziowie zatrzymali mecz, ale już wszystko jest w porządku i czekamy na gwizdek. Jeżeli będziemy obserwować tablicę, to gospodarzami są Azoty Puławy, a pierwsza akcja KSZO Ostrowiec. Dogranie do obrotowego. Gra przerwana, faul i ponowienie akcji drużyny z Ostrowca. No i mamy pierwszą bramkę
zdobywają zawodnik z numerem 16, Daniel Goliszewski. I 1-0 prowadzi Krzoostrowiec Świętokrzyski, ale już mamy odpowiedź. Piotr Masłowski zdobywa swoją pierwszą, pewnie nie ostatnią, bramkę w tym spotkaniu i remis 1-1. Krzoostrowiec Świętokrzyski to drużyna środka tabeli pierwszoligowej. Obecnie po pierwszej rundzie rozgrywek zajmuje 11 pozycję. Oczywiście przygotowuje się do tej drugiej rundy, brała udział w turnieju w Końskiej, walczyła trzecie miejsce w tym turnieju. Gra również oczywiście mecze sparingowe, jeden z nich właśnie oglądamy. Nikola Prytce wchodzi, ostatnio rzuca bardzo dużo bramek. Był jednym z najskuteczniejszych zawodników z Puław na turnieju w Finlandii. Tam właśnie niedawno puławianie przygotowywali się do drugiej rundy. Zajęli trzecie miejsce. Znakomita obrona bramkarza. Szybka kontra. I tak zwana wkrętka zawodnika z numerem 7, Maciej Jerzyna. I wyprowadza zespół z Ostrowca na prowadzenie 2-1. Kolejna akcja Piotra Masłowskiego. Tym razem nie udało zdobyć się bramki i powoli drużyna z Puław rozpoczyna swoją akcję. Tamtym razem się nie udało, ponownie próba Piotra Masłowskiego, jego druga bramka i druga dla zespołu z Puław. Kolejna próba do grania do koła, nieudana i kontra zespołu z Puław. Pada bramka 3-2, a bramkę zdobywa Kamil Śliwiński. Początek meczu, nie widać jeszcze jakichś wielkich różnic, poza taką różnicą w warunkach fizycznych. Ale i tu zdecydowanie górują zawodnicy z Puław, ale mamy remis, jest 3-3. Nie przestraszyli się zawodnicy z Ostrowca sławnych nazwisk, sławnych zawodników. Grają otwartą piłkę ręczną i na razie mamy wynik remisowy 3-3. Próba do grania do skrzydłowego, niestety przecięty ten raz. I pierwsza próba rzutu z dystansu Nikoli Prytce. Nieudana, bowiem strzał w poprzeczkę jest strzałem niecelnym. Nikola Prce, reprezentant Bośni i Hercegowiny, bardzo dobre warunki fizyczne. Około 2 metrów wzrostu i zablokowany strzał. Właśnie Nikola Prce przyjął na ciało strzał zawodników z Ostrowca, ale piłkarze ręczni to twardzi zawodnicy. To sport typowo kontaktowy. Takie rzeczy ciągle się zdarzają. Doskonale rozegrana akcja
I ze skrzydła z numerem 13 Kacper Król zdobywa czwartą bramkę dla Krzo Odlewnia Ostrowiec. Bardzo dobrze jak na razie prezentują się zawodnicy z Ostrowca. Nie widać tej różnicy klasy rozgrywkowej póki co. No i teraz znakomita akcja, dogranie do obrotowego i z numerem drugim Leos Petrowski, reprezentant Czech, zdobywa czwartą bramkę dla Azotów Puławy. A drużyna z Puław to obecnie trzecia siła w polskiej piłce ręcznej, tylko za Kielcami i Płockiem, a Kielce i Płock to przecież czołówka klubowych drużyn europejskich odnoszących sukcesy i grających w Lidze Mistrzów. A Azoty Puławy już wyraźnie depczą im po piętach. W ubiegłym sezonie i dwa lata temu trzecie miejsce i brązowe medale w polskiej lidze. 5-4 prowadzą goście, drużyna Krzo Ostrowiec Świętokrzyski. Na razie sensacyjny wynik. Wydawało się, że Superliga zmiecie pierwszą ligę, a tutaj zobaczymy jak z kondycją pierwszoligowców, którzy normalnie pracują. Kontra Azotów Norbert Orzechowski, ale jednak Piotr Machłowski i chyba trzecia bramka już Piotra Masłowskiego. Przyspieszyli Puławianie i od razu jest efekt bramkowy. 5-5. Troszkę ożywia się publiczność. No myślę, oczywiście bardziej znaną drużyną jest drużyna Azotów, ale jak zwykle kibice są za drużyną potencjalnie słabszą, więc dopingują zawodników z Ostrowca. Ale Piotr Masłowski wykorzystuje kontrę po raz kolejny i czwarta już jego bramka na 6 do tej pory uzyskanych przez Azoty Puławy. To Puławy po raz pierwszy prowadzą w dzisiejszym meczu, czy nie? Mamy kolejną bramkę dla zespołu z Ostrowca. 6-6. No i faul w ataku. Nie będzie jednak kontry. Wstrzymali swój atak zawodnicy z Ostrowca. Będą spokojnie rozgrywać, przygotowywać swoją akcję. 6-6. No i trener Marcin Kurowski ma sporo uwag do swoich zawodników. Też uważa, że nie powinni aż na tyle pozwalać zawodnikom z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dużo gwiazd oczywiście w zespole z Puław, natomiast Ostrowiec to w większości wychowankowie, mieszkańcy Ostrowca właśnie. Minęła 10 minuta gry, 6-6 w tym spotkaniu. Kolejna próba i obronione
rzut z dystansu przez bramkarza Azotów Sebastiana Zapory. Ale teraz już... Oj, niestety nie padła bramka z numerem 7. Maciej Jerzyna nie trafił w bramkę. Troszkę również przeszkodziła dobra dyspozycja bramkarza, ale nie wykorzystują swojej szansy. Patryk Kuchczyński, były reprezentacyjny skrzydłowy, a w końcu pada bramka po technicznym rzucie Macieja Jerzyny. Poprawił się przed chwilą, zmarnował swoją sytuację, ale teraz już ten rzut bardzo dobry, techniczny, celny i 7-6 prowadzą goście, w tym przypadku drużyna KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Kolejna próba Nikoli Price. Kolejna nieudana. Póki co. Piłka dla KSZO. Piłka dla KSZO. Sędzia orzekł, że akcja była wykonana już w polu bramkowym. Piotr Masłowski nie bardzo zgadza się z tą decyzją. No ale oczywiście decyzja sędziego jest nieodwołalna. Krótka wymiana zdań między trenerem Kurowskim a sędzią zawodów. Wygląda na to, że obaj panowie zostali przy swoim zdaniu i nie dali się przekonać. No, wydawało się to niemożliwe, ale udało się dograć ponownie do obrotowego. Mateusz Rutkowski zdobywa 8. bramkę dla Ostrowca. No i przewaga to już 2 bramki. Można powiedzieć, że w 13 minucie mała sensacja prowadzi Ostrowiec Świętokrzyski 2 bramkami. Do ataku wchodzi Nikola Prce. Wchodzi no jak na razie chyba na przełamanie, bo jeszcze do tej pory nie udało mu się zdobyć bramki, ale szaleje Piotr Masłowski, wyraźnie podburzony tą decyzją sędziego, ponowił swoją próbę i zdobywa 5. bramkę dla swojego zespołu na 7, które padły dla Azotów Puławy. A Ostrowiec spokojnie rozgrywa piłkę. Spokojnie, w nieodpowiednim momencie powiedziałem, popełniają błąd, jest kontra i z numerem 5 Kamil Śliwiński zdobywa 2 swoją bramkę. Można powiedzieć, że Kamil Śliwiński i Piotr Masłowski zdobywają bramki dla Azotów. Generalnie razem zdobyli 7-8 bramek swojego zespołu. No, kolejna próba do grania, tym razem nieudana, niestety. No i szansa na wyrównanie dla Azotów. Patryk Kuchczyński nie zdecydował się na rzut, a rzut wykonał z koła zawodnik Azotów, jednak był faulowany i od nowa rozpoczynamy akcję. Michał Kubisztol wychodzi do obrony, natomiast Nikola Prce w momencie, kiedy atakują Azoty Puławy. No i w końcu, tak jak mówiłem, na przełamanie Nikola Prce zdobywa swoją 1. bramkę, a 9 dla Wisły
nie Wisły, Azotów Puławy. Przez jakiś czas była to Wisła Azoty Puławy, w tej chwili już w nazwie tylko klub sportowy Azoty Puławy. 9-8 KSZO Odlewnia Ostrowiec. Oczywiście drugi człon nazwy również związany z możnym sponsorem. I znakomity rzut z numerem drugim. Witalij Karzynowski zdobywa swoją pierwszą bramkę. Ale bardzo szybko Michał Kubisztal, wieloletni reprezentant i wielokrotny reprezentant Polski, w tej chwili grający drugi trener Azotów Puławy. 10-9, szybka to była odpowiedź zespołu z Puław. I kolejny rzut. Zawodników z Ostrowca, trzeba przyznać, że bardzo wysoką skuteczność reprezentują zawodnicy KSZO. Ta bramka nieuznana po gwizdku sędziego, w związku z tym 10-10. I będziemy mieli pierwszy w dzisiejszym meczu rzut karny. Jest również żółta kartka dla Pawła Grzelaka. No i zobaczymy, jak poradzą sobie zawodnicy z Ostrowca, kto będzie rzucał. Maciej Jerzyna. I zdobywa bramkę. Jak to często bywa, Maciej Jerzyna to wychowanek Azotów Puławy. No i zawsze mocno zmobilizowani są zawodnicy, jak grają przeciwko swojej byłej drużynie. Mają bowiem coś do udowodnienia włodarzom swojego macierzystego klubu. Jedenaście do 10. KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski w tej chwili na prowadzeniu. Bartosz Jurecki. No i wywalczył rzut karny. A trzeba powiedzieć, że z takimi zawodnikami przepychał się na kole Bartosz Jurecki w swoim życiu. Na pewno zawodnicy z Ostrowca sporo nauczą się w dzisiejszym meczu od tego bardzo utytułowanego zawodnika. Rzut karny i Michał Kubisztal zdobywa 11. bramkę dla Azotów Puławy. Remis 11-11. Rozpoczęła się właśnie 20. minuta tego spotkania. Szybko mija czas, bo bardzo dobry poziom. Fajne, szybkie akcje. Nie nudzimy się na pewno w Kraśniku dzisiaj. Trzeba przyznać, że KSZO naprawdę bardzo dobrze się prezentuje i no zobaczymy, czy wystarczy im sił rzeczywiście do końca meczu, ale jak dotąd znakomicie sobie radzą z utytułowanym zespołem. Oczywiście to jest właśnie mecz przede wszystkim cenny dla KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. To oni mają się uczyć tutaj od trochę lepszych zawodników w zespole z Puław. Na pewno wykorzystają to, aby polepszyć swoje miejsce w pierwszej lidze. Tak jak mówiłem, do tej pory 11. miejsce, a rozgrywki wznawiają już, wydaje mi się, w ten weekend. Będą grać swój kolejny mecz, bodaj 14. kolejkę pierwszej ligi. No i niecelny ten rzut, ale akcja bardzo szybko, sprawnie rozegrana. Była szansa na wyjście na prowadzenie zespołu z Puław, a jak do tej pory to dość rzadko prowadzą
zawodnicy z Puław w tym spotkaniu. Nie udało się jednak, rzut niecelny i w dalszym ciągu wynik spotkania 11 do 11. Przyspieszyć swoją grę zawodnicy Azotów. Rzeczywiście te ataki są na dużej szybkości rozgrywane. No już teraz dogranie do skrzydła przynosi w końcu efekt. Jan Sobol, reprezentant Czech, zdobywa swoją bramkę 12 do 11. Znakomita obrona bramkarza z Puław. No a rozgrzały się również dziewczęta z KMKS-u w swoim dopingu i zaczynają dopingować. A no właśnie, Michał Kubisztal. Tutaj mieliśmy pokaz doświadczenia pana Michała i zdobywa 13. bramkę dla Azotów Puławy i powolutku zaczyna uwidaczniać się przewaga zespołu z Puław. 13 do 11. Ostrowiec spokojnie rozgrywa swoje akcje, oni nie mogą się tu śpieszyć, starają się pokazać kilka zagrywek, przetrenować je. A teraz indywidualna akcja u zawodnika z numerem 55, Pawła Kwiatkowskiego. Faulowany Paweł Kwiatkowski i ponownie swoją akcję rozgrywa zespół z Ostrowca. Kolejny rzut, ale niedokładne rozpoczęcie Azotów Puławy, seria błędów, no i Piotr Masłowski nie marnuje takich sytuacji. 14 do 11. Wyraźnie wzmocnili swoją obronę zawodnicy z Puław i reprezentanci Ostrowca mają wielkie problemy z przygotowaniem sobie czystej sytuacji strzeleckiej. Te ich rzuty są raczej wymuszone, dlatego też nieskuteczne. Rzut karny będziemy mieli i jest kolejna żółta kartka dla Norberta Orzechowskiego. Trzeba przyznać, że to dogranie do obrotowego było naprawdę bardzo dobre. Powinna być bramka, no ale jest rzut karny. Maciej Jerzyna przed kolejną szansą. Również wykorzystana. Techniczny rzut tym razem. Widać, że zawodnik naprawdę dysponujący świetną techniką. Bodaj piąte jego trafienie lub szóste, nie pamiętam dokładnie. Nie udało się Norbertowi Orzechowskiemu zdobyć bramki. Niewiele brakowało, ale w dalszym ciągu 14 do 12 prowadzi zespół z Puław.
25 minuta, 26, w zasadzie się już kończy. Rzeczywiście szybko mija czas, bo to bardzo atrakcyjne spotkanie, stojące na wysokim poziomie i rozgrywane w szybkim tempie. Próba młodego zawodnika z numerem 20, jest to Kamil Kieloch. Rzut niecelny, ale brawa za odwagę. Nieudana akcja Azotów i kontra niestety niewykorzystana, ale będzie jeszcze rzut karny i duża szansa na 13 bramkę. Maciej Jerzyna, 100% skuteczność wykonywania rzutów karnych jak do tej pory. 2 strzały, 2 bramki, no i 3 bramki na 3 strzały. Przydałby się w naszej reprezentacji. Przynajmniej do rzucania rzutów tak, karnych, mamy, bo bardzo pewny cel. Mamy problem z wykonywaniem rzutów karnych. I to już od lat ten problem jest, z tego co pamiętam. Również na tych Mistrzostwach Świata we Francji. Oczywiście to jest gdybanie, ale można powiedzieć, że gdybyśmy wykorzystywali więcej rzutów karnych, to być może nie skończylibyśmy już w pierwszej rundzie tych mistrzostw. Ale też nie można tego startu polskiej reprezentacji oceniać zupełnie źle, bowiem, jak wiemy, dwie najlepsze reprezentacje z naszej grupy, Norwegia i Francja, będą dzisiaj i jutro walczyć o finał tej imprezy, czyli doszły już do półfinałów, są w pierwszej czwórce, a akurat z tymi reprezentacjami przegraliśmy bardzo nieznacznie, rozgrywając naprawdę dobre spotkania. No i biorąc pod uwagę, że bardzo odmłodzona jest polska reprezentacja, to pewnie drzemie w niej duży potencjał. Ale wracając do naszego meczu, 15-14 już po bardzo dobrej akcji zawodników Krzyżostrowiec Świętokrzyski. Szansa na remis. No, gdyby takim wynikiem skończyła się pierwsza połowa, to naprawdę... Być może tak będzie. Chociaż wyżej już wyszła obrona zawodników z Puław. Będzie rzut karny, więc szansa jest bardzo duża, biorąc pod uwagę, że Maciej Jerzyna na 3 karne, wszystkie 3 bramki zdobył, no ale zmiana bramkarza, często tak stosują to trenerzy, no i powiodła się ta próba, broni Walentyn Koszowy, broni ten rzut karny wykonywany przez Macieja Jerzynę. Ale jeszcze 30 sekund mają na rozegranie swojej akcji zawodnicy z Ostrowca i być może ona się powiedzie. Jeśli tak będzie, padnie remis po pierwszej połowie, co na pewno jest niespodzianką. No, fał w ataku i ostatnie 5 sekund. Czy uda się? Raczej nie. I mamy koniec pierwszej połowy, 15-14, Azoty Puławy prowadzą skrzo odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski. Mieliśmy pokaz bardzo dobrej gry w wykonaniu obu drużyn, szczególnie myślę zaskoczeni jesteśmy tym, co zaprezentowali zawodnicy z Ostrowca. Jak oni zajmują 11 miejsce w pierwszej lidze. Czyli tak, naprawdę wygląda 20 miejsc za Azotami albo 25, a nie widać tego na boisku. Nie widać to różnicy. Może ten brak reprezentantów klasy. Jednak
w azotach robi tę różnicę, co nie? Na pewno, ale ci, którzy są, też powinni sobie poradzić. Myślę, że zobaczymy w drugiej części spotkania. Zapraszamy teraz wszystkich kibiców na przerwę, bo ma atrakcje nie tylko sportowe, ale też kulturalne. Usłyszymy się za około 10 minut.
Witamy Państwa po przerwie. Właśnie rozpoczęła się druga połowa spotkania. Przypomnijmy, jesteśmy świadkami meczu sparingowego Azoty Puławy Przyodlewnia Ostrowiec Świętokrzyski. Po pierwszej połowie 15-14 dla Azotów Puławy. Znakomity zwód Piotra Masłowskiego i jego kolejna bramka. Zdecydowanie najbardziej skuteczny zawodnik tego meczu. 16-14 prowadzą Azoty Puławy. Szybko minęła pierwsza połowa, szybko minęła przerwa. W drugiej połowie mamy nadzieję, zobaczymy równie udany pojedynek jak w pierwszej. Trzeba powiedzieć, że gra obu zespołów jest otwarta, bardzo dużo akcji, dużo parad bramkarskich. Teraz kontra Azotów Puławy i szansa na objęcie bardziej zdecydowanego prowadzenia. Niestety Nikola Prce nie ma dzisiaj chyba najlepszego dnia. Już któryś z kolei raz przestrzelił. Tak jak mówiliśmy, jak dotąd aż dziwne wydaje się, że Krzo Ostrowiec zajmuje odległą 11. pozycję w pierwszej lidze, a Azoty Puławy to przecież czołówka naszej ekstra ligi. Superligi PGNiG oczywiście. I zmniejsza się przewaga klubu z Puław. Jest 16-15. Trenerem zespołu z Ostrowca jest Tomasz Radowiecki, młody, 36-letni szkoleniowiec. Wcześniej przez kilka lat był drugim trenerem, a teraz przyjął pałeczkę. No i Nikola Blitze po raz kolejny pół metra nad bramką, ale był faulowany tym razem i będziemy mieli rzut karny. Michał Kubisztal. Sporo bramek w reprezentacji Polski zdobył, rzucając rzuty karne, tym razem również skuteczny. 17-15 prowadzą Azoty Puławy. Że organizatorem dzisiejszego meczu jest miasto Kraśnik i KMKS Kraśnik, ale chyba nie będę w błędzie, jak powiem, że takim głównym ojcem takich spotkań jest Krzysztof Siedlarz, niegdyś zawodnik, obecnie sędzia i działacz piłki ręcznej w Kraśniku. To jego rozległe kontakty, przede wszystkim kontakty z Azotami Puławy i z prezesem Witaszkiem, powodują, że od czasu do czasu w Kraśniku możemy wygościć tą drużynę i organizować tutaj mecze sparingowe zespołu z Puław. 18-15. Trzybramkowa przewaga zespołu Azotów. Tutaj wydawało się, że wysoki mur postawili zawodnicy z Puław, jednak udało się pokonać bramkarza i już tylko 18-16. Szybka odpowiedź Piotr Masłowski. No dzisiaj nie do zatrzymania ani dla bramkarzy, ani dla zawodników z pola, zawodników Krzo Ostrowiec. 19-16, 35. minuta spotkania, 5. minuta drugiej połowy.
Za cicho, mówi pan Krzysztof Siedlarz, to apel do kibiców, aby dopingowali, a pełne trybuny dzisiaj na hali w Kraśniku. Faktycznie warto by było pokibicować, tym bardziej, że zawodnicy z Ostrowca dzielnie stają. Numerem 16 Daniel Goliszewski zdobywa 17 bramkę dla swojego zespołu. Rzut karny dla Puław po kolejnej akcji Piotra Masłowskiego. Tak jak mówiłem, oba zespoły przygotowują się do wznowienia rozgrywek. To wznowienie już w najbliższy weekend. Ostrowiec, czy Ostrowiec w następnej kolejce zagra z UKS Olimp Grodków, natomiast Azoty Puławy w przyszłą środę, za tydzień, wyjeżdża do Lubina na swój kolejny mecz ligowy. ...20-17. Wydawało się, że zespół z Ostrowca straci piłkę, udało się jednak odzyskać. Za chwilę zostanie wznowiona gra. Kontynuują swoją akcję zawodnicy z Ostrowca. Ciężko przebić się przez prawdziwy mur postawili teraz puławianie. Nie mogą przebić się przez ten mur zawodnicy z Ostrowca. No, taki troszkę nieprzygotowany strzał, ale piłka wróciła na skrzydło i udaje się zdobyć 18 bramkę. Maciej Jerzyna, chyba najlepszy zawodnik w dzisiejszym meczu, zawodnik z Ostrowca. Już któraś kolejna bramka zdobyta przez tego zawodnika, przypomnijmy, wychowanka Azotów Puławy właśnie. Próba do grania na skrzydło, przecięte to podanie przez zawodnika z Ostrowca. I jeszcze raz kolejny rzut Piotra Masłowskiego, kolejny rzut celny i 21 bramka, 21-18 prowadzą już Azoty Puławy. Widacznia się ta przewaga w umiejętnościach, w ograniu, w warunkach fizycznych. 3 bramki różnicy w tej chwili. Coraz większe trudności mają zawodnicy z Ostrowca ze sforsowaniem obrony Azotów. Kolejny rzut obroniony przez bramkarza. Dogranie do skrzydła i kolejna bramka. Bardzo ładna bramkę Kamil Śliwiński zdobywa. Trzecia lub czwarta bramka tego zawodnika w dzisiejszym meczu. Doskonała akcja teraz zawodników z Ostrowca i kolejna bramka. Witalii Kazan-Męcki zdobywa drugą swoją bramkę. Bardzo ładna to była akcja i
19 bramka dla Ostrowiec. 22 do 19. Od pewnego czasu w granicach trzech bramek różnicy między zespołami. Chyba do grania do Bartosza Jureckiego. Piłka zagrana nogą. I już no, znakomicie to zrobili zawodnicy z Ostrowca. I Mateusz Rutkowski zdobywa bramkę z koła. Minęła 10 minuta drugiej połowy, 22 do 20. Wydawało się, że Azoty odskoczą wyraźnie, co nie, a tutaj szok trzyma wynik bardzo mocno. Można odnieść wrażenie, że faktycznie zawodnicy z Puław bardzo treningowo traktują ten mecz. Grają takimi falami, w momencie kiedy przyspieszą wyraźnie grę, widać tą różnicę i wtedy łatwo zdobywają bramki. Ale w momencie, kiedy spowalniają grę, to zawodnicy z Ostrowca niczym nie odstają, jak gdyby klasą, zdobywają swoje bramki, grają bardzo ambitnie. No i w 42 minucie rzucić 20 bramek Azotom Puławy, to jest swego rodzaju osiągnięcie dla tej drużyny, tak sądzę. Zut obroniony w tej chwili przez bramkarza z Puław. Rozgrywana akcja, ale nie zakończona celnym rzutem. Właśnie rzut był celny, natomiast obroniony przez bramkarza. O, jaka szkoda, że teraz minął się z piłką zawodnik z Ostrowca i kontra Puław. I kolejna bramka Kamila Śliwińskiego. 23 do 20. No tak to jest często w piłce ręcznej, że szansa na zbliżenie się, a strata piłki powoduje, że z różnicy, która miała wynosić jedną bramkę, staje się już 3 bramki przewagi dla zawodników z Puław. Dobre rozegranie, ale obroniony ten strzał zawodników z Ostrowca. Kolejna akcja, szansa na czterobramkowe prowadzenie dla Puława. Trzeba powiedzieć, że w tym meczu jeszcze tyloma bramkami Azoty nie prowadziły. Najwyższe prowadzenie to właśnie prowadzenie 3 bramkami. No, Bartosz Jurecki, trzeba przyznać, bardzo mocno kryty, nie może sobie pograć w tym dzisiejszym meczu. Ale Nikola Prce zdobywa swoją kolejną bramkę. Reprezentant Bośni i Hercegowiny. Sporo przestrzelonych rzutów, ale ten akurat trafił do celu. 24 do 20, tak jak mówiłem, po raz pierwszy czterobramkowe prowadzenie Azotów Puławy w tym meczu. Tym razem próba ze skrzydła, po raz kolejny nieskuteczny ten rzut.
kontratak, ale Michał Kubisztal tym razem się pomylił. Szansa dla zawodników KSZO i swoją bramkę zdobywa z numerem 14 Czuwara Wojciech. ...24-21 prowadzą Azoty Puławy podczas meczu sparingowego rozgrywanego w Kraśniku. Troszkę szczęścia teraz mieli zawodnicy z Ostrowca. No i mają szansę zmniejszyć przewagę ze skrzydła. I udał się ten rzut. Nie było to łatwe, ale z numerem 13 Kacper Król. Król zdobywa swoją bramkę. Już jest tylko 24-22. Karny Bartosz Jurecki często w gorszych sytuacjach potrafił zdobyć bramkę, tym razem się nie udało, ale wywalczył rzut karny i Michał Kubisztal stanie przed szansą. Myślę, że trener krzyczy, uwaga Bartek, wszyscy zawodnicy uwaga Bartek, a Bartek dostaje piłkę i robi co chce. Tak jak mówiliśmy już wielokrotnie, z niejednego pieca chleb jadł Bartosz Jurecki i takie sytuacje są dla niego normalne. Ale trzeba przyznać też, że w dzisiejszym meczu naprawdę dobrze pilnowany przez zawodników z Ostrowca i sobie nie może zbyt pograć Bartosz Jurecki. Faul w ataku. I będziemy mieli rzut karny. Prawdopodobnie za obronę w kole. No i sam faulowany szykuje się, widzę, do rzutu. Kamil Kielo. I w pierwsze, tak zwane pierwsze tempo zdobywa 23 bramkę dla KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski. Mamy bramkę Bartosza Jureckiego. Konsekwentnie dogrywali zawodnicy dookoła i mamy bramkę 26. Jak słyszymy, największy fanklub w Kraśniku ma właśnie Bartosz Jurecki, no co oczywiście nie dziwi. Zawodnik znany w Polsce. Wiele sukcesów z reprezentacją w dalszym ciągu w znakomitej formie. Kolejna akcja zawodników z Ostrowca, obroniona przez bramkarza. O i kontra. I Nikola Prce rzuca z dużej odległości. Trafia i jest 27-23. I trzecia jego bramka w tym meczu. Do grania, do skrzydła nie powiodła się, ale w dalszym ciągu przy piłce są zawodnicy z Ostrowca. Będą mieli kolejną szansę na rozegrania swojej akcji. Mm-hmm.
Próba rzutu zablokowana. Kontra. Jednak wstrzymują piłkę zawodnicy z Puław, dokonują zmian. Faulowany Michał Kubiształ. Za chwilę puławianie rozpoczną kolejną akcję. Rozpoczęła się 51. minuta tego spotkania. W tejże minucie bramkę zdobywa Leos Petrowski, reprezentant Czech. I 28-23, tak jak mówiłem, ostatnie 10 minut tego spotkania. Oglądamy powolutku podsumowując, trzeba powiedzieć, że naprawdę mecz na dobrym poziomie. Miła niespodzianką jest forma i umiejętności reprezentowane przez zawodników z Ostrowca. Wydawało się, że ta różnica klas będzie bardziej widoczna niż jest w rzeczywistości. A to zawodnicy z Ostrowca świetnie się spisują. No ale przełamał się zdecydowanie Nikola Rce. Kolejny rzut z 10 metra. I bramka, jego kolejna bramka, czwarta już, 29-24. Numerem 13 po indywidualnej akcji bramkę zdobywa Kacper Król. 29-25, czterobramkowe prowadzenie Azotów, ale już 5 bramek, bo kolejną zdobywa Leos Petrowski. Dwie po kolei bramki tego zawodnika, 30-25 prowadzą Puławy. Kolejna bramka, numer 20, to Kamil Kieluch zdobywa tą bramkę. Młody zawodnik, ale dobre warunki fizyczne, ważnie gra. Pewnie będzie miał zespół z Ostrowca jeszcze sporo pociechy z tego zawodnika. W indywidualnej akcji z numerem 17 Kacper Adamczuk. I 31. bramka dla Azotów. Kacper Adamczyk zdobywa swoją pierwszą bramkę. Niecałe 7 minut do zakończenia tego spotkania. Wciąż otwarta gra zespołów. No, granie do koła i jest bramka z 92 numerem. Mateusz Ludkowski zdobywa 27 bramkę dla zespołu z Ostrowca. No, a rozrzucał się Kacper Adamczuk i zdobywa drugą kolejną bramkę, drugą swoją po kolei w tym meczu. 32-27. Ostatnie 6 minut za chwilę tego spotkania. Nic nie chcieli. No, bardzo wysoko wyszedł właśnie teraz Kamil Kieluch, o którym przed chwilą mówiłem. No i przeskoczył ten wysoki mur zawodników z Puław. Zdobył piękną bramkę. 32-28. No to 28
zdobytych bramek to naprawdę dobry wynik dla młodej drużyny z Ostrowca. Teraz trochę nieporozumienie i Leos Petrowski zdobywa trzecią swoją bramkę, a 33 dla swojego zespołu. Poprzeczkę, piłka szczęśliwie wróciła, jednak ją tracą zawodnicy z Ostrowca. Wielka szkoda. No i kolejna akcja z Azotów Puławy. I kolejna bramka dla Azotów, kolejna Leosa Petrowskiego. Przypomnijmy, Leos Petrowski to reprezentant Czech. 34-28, 6 bramek różnicy. A do zakończenia spotkania 4 minuty. Przypomnę, że dzisiejszy mecz prowadzą pan Andrzej Jarzynka i Jakub Saluk. Nie przeszkadzają, że wydaje się zawodnikom. A Ostrowiec zdobywa kolejną bramkę, 29 już dla swojego zespołu, z numerem 9 Maciej Cukierski. Gola Prce i 35-29. Jeżeli uda się zdobyć 30 gola dla zawodników z Ostrowca, no to będzie też swoiste osiągnięcie dla tego zespołu. Niełatwo jest zdobyć tyle bramek z taką drużyną jak Azoty Puławy. Ciekawe, czy Krzesło będzie 30 bramkę, czy zdążą. Właśnie mówiłem przed chwilą, ja obstawiam, że nie strzelą więcej niż 20 dzisiaj. Nie rzucą. Mówiłem, że będzie to swoisty sukces dla nich, jednak zdobycie 30 bramek na takiej drużynie jak Azoty Puławy, to niewielu drużynom się udaje. Kolejną bramkę zdobywa Kacper Adamczuk, trzecią swoją, a 36 dla Azotów Puławy. Sobol 37-29, prowadzą Azoty Puław. Akcja była taka szybka, że nasz kamerzysta przysnął. Tak. Mieliśmy chwilę zatrzymany czas. Jakieś problemy z dłonią miał jeden z zawodników. Czas wciąż stoi. Musimy. I już czas ruszył. I właśnie rozpoczęła się ostatnia minuta spotkania. Publiczność w wskaźniku
właśnie teraz wstaje i przez tą ostatnią minutę brawami będzie dziękować obu drużynom za ten mecz, za pokazanie piłki ręcznej na wysokim poziomie, za spore zaangażowanie. Trzeba powiedzieć, podsumowując, że a jednak będzie 30 bramka. Oczywiście najwięcej skorzystali zawodnicy z Ostrowca na tym meczu, a Puławy jak zwierały szyki i przyspieszały grę, to zyskiwały przewagę. Niestety nie będzie póki co tej 30 bramki dla Ostrowca, wielka szkoda, ale te 29 to też doskonały wynik. Myślę, że ostatnia akcja, ostatnie 10 sekund pewnie Puławy będą chciały zakończyć rzutem. Nie udało się. Ostatni strzał oddali zawodnicy z Ostrowca i właśnie w tej chwili kończy się ten mecz. 37-29. Myślę, że naprawdę uczta w Kraśniku i święto piłki ręcznej. Warto było przyjść na halę, zobaczyć to spotkanie. Mamy nadzieję, że już niedługo nasze dziewczęta wejdą na ten wyższy poziom, również seniorski. Być może będziemy mogli obserwować częściej, bo ligowe spotkania na tym wyższym poziomie. Póki co dziękujemy zawodnikom z Puław i z Ostrowca za ten mecz. Brawa kibiców mówią, że podobało się to spotkanie. Ale wszystko co fajne też szybko się kończy, w związku z tym dziękujemy Państwu za relacje, do zobaczenia i do usłyszenia. A relacje prowadzili dla Państwa Grzegorz Mazurek, który bardzo dużo mówił, i ja, ręka mnie od przełączania wyników bardzo boli, przyzwyczajony w meczu piłkarskim, że rzadko się to robi, to tutaj na okrągło, nie wiem czy nadążałem zresztą. Dziękuję Grzegorz za wspólną pracę, a Państwu też dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo.